Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Final Fantasy. Tak więc, gdzie zostałem stać ostatnim razem? Jesteśmy jeszcze w podziemiach. Zebrałem cottage. I zaraz tylko sprawdzę, czy ja tędy... Tak, tędy już biegłem. Zdobyliśmy koronę, która jest przedmiotem kluczowym w tych podziemiach. Tutaj była pierwsza kolumna, w której żeśmy już sprawdzili pomieszczenia. O-o. To nie wygląda dobrze. Myślę, że oni byli wrażliwi na piorun. Szary glut. Dosyć mocno biją. Za to my też dosyć mocno bijemy. ...255 punktów doświadczenia. Powiedziałbym, że zanim będę zbierał pozostałe rzeczy, postaram się uciec do miasta, żeby wyjść w ogóle stąd żywy. Szkieletory. Szkieletory są podatne na ogień z reguły. Trzymaj się, Vivi. Doskonale, nie byli wiele warci. Szczątkowe punkty doświadczenia. Zombiaki. Rzucające paraliż. Coś mi się wydaje, że lepiej byłoby uciec. Tak, zdecydowanie lepiej było uciec. Chwila, moment. Nie mam nic więcej do leczenia. Żeby użyć cottage, musiałbym wyjść z podziemi. A do wyjścia nie jest tak daleko. Może jednak mi się uda. Może. Tak jest. Jakimś cudem udało mi się stamtąd wydostać. Ale dwóch magów mi padło. Jednak nie szkodzi. Bo mamy cottage. To mi zregeneruje punkty życia, jak i punkty magii. Niekoniecznie muszę tutaj zapisywać. Bo jeśli nie przeżyję walki, jeśli nie przeżyję drogi powrotnej do miasta, to wolałbym ze save pointa iść dalej. Wilkołaki mogą otruwać, ale mam jeszcze jedno antidotum.
ekwipunku. Są tak naprawdę zagrożeniem dla mnie, dlatego wolałbym po prostu uciec z walki. Nie dają aż tyle zasobów, by było warto z nimi walczyć. Gdzieś tutaj było te przejście. Chyba mam wystarczająco siły uderzeniowej na nich. No chyba, że będziemy tak słabo bili. Nie jestem pod wrażeniem. Uderzcie lodem. Skoro został już tylko jeden. Doskonale. Dosyć ładna porcja punktów doświadczenia. Tak dla pewności lepiej ich ubiję. Zaklęć mam wystarczająco na to. I kobry nie będą mi przeszkodą. Doskonale. Prawie się udało. Dotarliśmy. Pierwsze, co bym zrobił. Za 320 niech będzie. Koszulka nie będzie mi potrzebna. A miecz jest warty 225. Mam 6000 złota. Troszkę pójdzie zasobów na ożywienie ich. Ile to tutaj kosztuje? 200 aż. Cóż, niech będzie. Czyli już teraz jest to 400 w tył. Teraz wypadałoby się jeszcze przespać. Jeszcze nie będę zapisywał stanu. Najpierw zajrzałbym tutaj.
kupię sobie taki cottage. Jakieś 25 napoików. I chyba zostało mi wystarczająco gil na dwa zaklęcia czwartego poziomu. Którym będzie ogólnie Ice 2, czyli magia lodu zimna, czy jak to kto tam chce. Na razie dostanie go chaos. A nie, 2500, myślałem, że 1500 kosztowało, więc tylko jedna osoba dostanie zaklęcia. Tak więc zdobyliśmy ale tą koronę. Co ona tak ogólnie robiła? Korona, która tajemniczo świeci. Tak więc zajrzałbym sobie tylko do księcia. Astos się on nazywał. Ten mroczny elf, który rzucił przekleństwo na księcia. W porządku. Wspaniale to zadziałało. Tak więc to nie pomogło. Więc będę musiał się wrócić do tych podziemi i sprawdzić jeszcze te inne pomieszczenia. Mam obecnie taki zapas zaklęć, że nie powinno być już problemu z przebijaniem się przez grę. Zapomniałem o tym, że możesz otruć. A ja żadnego antidotum sobie nie kupiłem. Moje ostatnie antidotum. Bez nich może być groźnie jednak. Tak, i teraz w tym momencie muszę się i tak wrócić. Odrobinę punktów doświadczenia. I teraz bolesny powrót do miasta pod wpływem trucizny. Więcej tarantul.
I z jakiegoś powodu znowu mają pierwszy cios. Jakoś nie chcą mnie przepuścić z powrotem do tego miasta. Przy okazji ewentualnie zobaczymy sobie nową animację zaklęcia. Dosyć potężny czar i Vivi dostał poziom, tak jak Chaos. Dalej dręczy nas trucizna. Narzucona na Anda. Ale już prawie jesteśmy w mieście. Więc zakup przedmiotów jest teraz moim priorytetem. I jakieś antidotum. Niech będzie te 25, żeby mi ich już więcej nie zabrakło. Jeden albo nawet dwa namioty sobie wezmę. A tak wypadałoby jeszcze użyć te antidotum. W porządku, jak już jestem w mieście, to bym jeszcze sobie odpoczął. I ruszamy do podziemi. Tym razem zapiszę sobie stan. Niefortunnie mają pierwszy cios, ale nie wydają się być zbytnio groźni. Więc zaatakuję zwykłym ogniem. Na który powinni być podatni jako zombiaki. O. Jednak są troszkę niebezpieczni.
Troszkę mnie tutaj przypunktowali. Zmieniłbym sobie formację. Niech Merle idzie na samą górę. To będzie szybka walka. No właśnie, dokładnie to co mówiłem, przeciwnicy mają wysoką tendencję na atakowania pierwszej postaci w szyku, czyli tą postaci, która stoi do góry. Skoro jest sam, zaatakuje pierwszym zaklęciem lodu. Dwa takie zaklęcia powinny z reguły wystarczyć. Daleko nie doszedłem. Jeszcze jeden. To będzie szybka walka. Teraz takie obrażenia z okręgu 70. No, nie całkiem. 70 by wystarczyło. Teraz troszkę późno, ale pokazał, że jest możliwe. Może tym razem dojdę dalej. Razem jest was dwóch, więc zrobimy nieco inaczej. Znowu dwóch ogrów. Ewentualnie lodem uderzę. Zrobiłem całe pół kroku, ale takie są uroki tych starszych gier. Jednak to żaden problem dla moich zaklęć. Zobaczymy tylko, co tutaj do góry było. A mogę tutaj nawet biegnąć, w porządku. Tu też jest zejście w dół. Cień, już walczyliśmy z cieniami. Byli dosyć podatni na zwykły ogień.
I Andy dostał kolejny poziom. Czy mam już komplet? Nie, jeszcze Merl ma 10 poziom. Ej, ja bym zobaczył, co tutaj na dole znajdziemy. Pustą skrzynię. Chwila, moment. Zielone gluty. One były dosyć odporne na piorun, jeśli pamiętam. Ale nie na zimno. Tak zimno było ich słabością. Ale ogień też wystarczył. Teraz antidotum dla Merla i Anda. I troszkę bym podleczył Viviego. Na razie to powinno wystarczyć. No niestety jest pusta. Tak więc... Cóż mogę jeszcze tu znaleźć? Poza całą armią przeciwników. Niefortunnie dostali pierwszą rundę. Troszkę podleczę Merla i zobaczmy, co znajdę jeszcze tutaj. Kolejne pomieszczenie. Doskonale na jeden cios. I Merl dostał 11 poziom. W takim razie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tuan Taos, over and out.